Kobiety nie lubią tego, że muszą wciąż być silne. Mężczyzn odpycha od kobiet to, że są silne i mało kobiece. Siła to męskość, słabość jest kobieca. To prawda znana od lat. Dlaczego więc kobiety stają się coraz bardziej silne, skoro to nie służy żadnej ze stron? Zadawałem to pytanie tysiącom kobiet i odpowiedź jest zawsze taka sama. Bo muszą. Bo choćby chciały, nie mogą sobie pozwolić na słabość. Ale czy na pewno? O tym będzie w dzisiejszej rozmowie. Zapraszam. Witaj, nazywam się Grzegorz Kordek, jestem ekspertem w zakresie psychologii płci i autorem 12 książek z tej dziedziny. Ponad 10 lat temu nauczyłem się kobiecego języka i poznałem sekret zrozumienia kobiet. I wtedy życie stało się inne. Na co dzień pomagam w ratowaniu związków, poznawaniu partnera na nowo lub po prostu ratowania siebie po rozstaniu. W tym programie w prosty, obrazowy, humorystyczny, często prowokacyjny sposób odpowiadam na życiowe pytania moich gości. Zapraszam! Ostatnio robiłeś te live, że kobiety, twarde kobiety, faceci nie lubią twardych kobiet, kobiety nie lubią miękkich facetów. Ale jak jest z tą kobiecością, słuchaj, bo wydaje się, że... Ale o co ci chodzi z tą miękkością? Nie, nie, to nie o tym ten live. Słuchaj, jak to jest, ja wiem, co tam ci chodzi kosmatego po tej głowie. Słuchaj, Grzesiu, jak to jest, że kobiety, że nie ma dzisiaj kobiecych kobiet, no, że kobiety są twarde. Jak to jest? Gdzie ta kobiecość się podziała? Ta kobiecość jest, jest jej całe mnóstwo, jest cudownie, cudownie dużo. Tylko ona jest, wiesz, różowa, puchata, delikatna i wrażliwa, więc w tym twardym świecie, jeżeli wystawisz, wiesz, delikatną skórkę na niebezpieczny wpływ warunków środowiskowych, zewnętrznych, typu facet, typu pogoda, typu polityka, typu biznes, typu ciężki świat, typu marudy, no to zostaniesz zraniona, tak? To boli. To tak jak rana. Jak ci się, zagoić się troszeczkę, to jest to skóra wrażliwa, ale potem staje się silna. A ci, którzy, wiesz, drwale, to mają takie odciski, że nic nawet nie czują, gdy ktoś ich dotknie, nie? No tak, ale słuchaj, no ale świat nie będzie mniej brutalny. Powiedzmy sobie szczerze, idziesz do korporacji, jesteś kobietką, masz 21 lat, masz trochę tego różowego, miękkiego, puchatego. Pracujesz z tymi facetami, w tym całym brutalnym świecie, powiedzmy sobie, że praca w korporacji to nie jest zabawa w piaskownicy. I ta puchata, różowa kobiecość ci paruje z roku na rok. Potem masz 45 lat, zostajesz prezesem i jesteś po prostu wredną babą. Co z tym zrobić? Coś w tym jest. Coś w tym jest. Wiesz co, warto... To jest w ogóle... Ja się bardzo często z tym spotykam. Spotykam się jakby na kilku poziomach. Z jednej strony, gdy mężczyźni do mnie przychodzą i mówią, słuchaj, związek mi się rozwala, słuchaj, coś się dzieje, ciągle się czepia, tak? I okazuje się, że ta kobieta właśnie przeszła na tą męską stronę. Przedwczoraj byłem na takiej, wiesz, spotkaniu świątecznych u znajomych. No i rozmawialiśmy. Jedna pani, która zajmuje się flipami, czyli remontuje mieszkania i potem to sprzedaje. Mhm. I ona mówi, słuchaj, a ja już widzę po oczach, że coś jest nie tak. Widzę, że coś nie gra. Mówi, wiesz, ja ogarniam budowlańców, ja ich chwalę. Ja mówię, więc mi wszystko wychodzi. Ja już mówię, no to twój facet ma przerąbane. Mówi, dlaczego? Przecież ja wszystko ogarniam. No właśnie dlatego. Tak. No właśnie dlatego. Dlatego, że my faceci, chcemy być potrzebni. Chcemy być potrzebni. Pamiętam taką sytuację, w której jeden z moich klientów przed rozwodem, czy w trakcie rozwodu, czy przed takim rozstaniem, rozmawialiśmy i mówi, że wiesz, ta kobieta jeszcze walczyła, chciała być, i on się zapytał, słuchaj, ale do czego ci jestem potrzebny? Do czego ci jestem potrzebny? Dlaczego chcesz ze mną być? Ona mówi, żebyś był. Mhm. I Ak się wkurzył, mówi, tak, jeżeli ty, ja cię do niczego nie jestem potrzebny, to ja to chrzanię, ja mam tego dosyć. Kup sobie psa, kota, miśka, czy co tamkolwiek chcesz, czy rower, pobiegaj sobie. Jak ja cię do niczego nie jestem potrzebny, to po co mam z tobą być? I to było coś, co sprawiło, że
że tak powiem, ta była kropka nad i, bo jeszcze się zastanawiał, wahał, czy ten związek ratować. Ale to sprawiło, że wszystko się rozwaliło. Dlaczego? Czyli chcą być potrzebni? Tak bardzo musimy być potrzebni. Jeżeli my nie jesteśmy potrzebni, to do czego? Zobacz, co się dzieje w dzisiejszym świecie. Czyli ta kobieta, która zajmuje się budowlanką, ogarnia, to ona wszystko w domu też ogarnia. Mówi, jemu tak jest dobrze, ja wszystko ogarniam. Ja mówię, no to nieźle, kurwa. Niezłą jesteś kastrowiczką w facety męskich jaj. No matko, ja brutalnie. Widzę. Nie, no tak jest, tak jest. Dobrze. Ja bym nie wytrzymał. Mało tego, potem zaczęliśmy rozmawiać, mówię, rzeczywiście u nas jest kryzys, coś zaczyna się dziać. Ja mówię, ja się nie dziwię, skoro ty faceta kastrujesz. Ale ona, zobacz, co jest ciekawe, ona uważa, że to jest dobre. Ale ona oczywiście uważa, że mu dobrze robi. Ale słuchaj, my wszystkie myślimy, że jak facetowi ogarniamy wszystko i w ogóle, to w ogóle jesteśmy cudowne. To jest najlepsza kobieta, jaką można sobie wyobrazić, bo myślimy z naszego punktu widzenia. Takie kobiety, które ogarniają, nie wiem, w pracy, jak masz takiego pracownika, taką kobietę, która ogarnia od A do Z, to jest fajnie, bo ty nie masz wtedy, wiesz, roboty. Ale o coś jeszcze innego chcę zapytać. Jak już przejdzie ta kobieta na tą męską stronę, ta twoja koleżanka, która ogarnia tych budowlańców i tak dalej, czy można zrobić krok do tyłu? Czy można to jeszcze zmienić? Jak już ona przejdzie na tą męską stronę i sobie zorientuje się, posłucha naszego dzisiejszego live'a i odkryje, kurde, facet nie chce, żebym ja ogarniała tego świata. Ma być różowa, puchata i mięciutka. Cokolwiek to znaczy. Czy da się wrócić z męskiej strony na kobiecą? O! Oczywiście, że tak. Oczywiście, jak można z jednej, tak i z drugą można przejść. Tylko jeszcze powiedzmy sobie jedną rzecz, bo nie każdy słuchał tego na YouTubie, my to sobie nagrywamy któregoś dnia, live był kilka dni temu, a ktoś będzie to słuchał za 5 lat, tak? Mm-hmm. Chodzi mi o to, dlaczego na YouTubie to był film, dlaczego kobiety silne, dlaczego? Kobiety nie lubią słabych facetów. Nie, to? Dwa były. Albo dlaczego faceci nie lubią silnych kobiet? Tak, boją się silnych... Dlaczego faceci... Tak. Dlaczego faceci boją się silnych kobiet? Czy coś takiego. W każdym razie, dlaczego tak jest? Dlaczego taka sytuacja jest? Dlaczego te kobiety stają się silne? Czy to jest naturalne? Czy on zawsze tak było? Bo muszą. Kobiety stają się silne... Bo muszą. Oglądałam, notowałam. Widzisz? Tak, bardzo dobrze. Bo muszą być takie. Im facet staje się bardziej miękki, tym ona się staje bardziej silna. Albo w drugą stronę, im bardziej ona się staje silna, tym facet staje się bardziej miękki. Im kobieta staje się bardziej męska, tym facet bardziej kobiecieje. Im facet staje się bardziej silny, męski, tym bardziej kobieta staje się kobietą i za każdym razem jest ta równowaga i to jest przechodzenie po to, żeby wypełnić tą pustkę, tak? I teraz silna kobieta staje się coraz bardziej silna, gdy ten facet staje się coraz bardziej słaby. Mhm. I ona myśli, że to ogarnia, ale w pewnym momencie, że tak powiem, brakuje mi słowa. Przegina. Przegięła pałę. Zapomni się. Aha. Bo nam, ja na chwilę będę silna, a potem już staje się to normalnością. Wchodzi to w krew. To tak jak z żarciem, jak z jedzeniem. Mówię, a to mogę sobie raz pozwolić na goloneczkę tam z ziemniaczkami, a potem jeszcze raz, a potem drugi precedens, a potem już nie staje się precedens, tylko znaje się codzienność, a potem dupa rośnie i bebech rośnie, rozumiesz? I staje się to normalnym stylem życia. I chodzi o to, żeby zmienić ten styl życia. Czy to jest łatwe? Oczywiście, że to jest łatwe, ale nie jest do końca proste, tak? Ale jak to zmienić? Słuchaj, zakładając, bo mówisz tak, silna kobieta, słaby facet. Czym silniejsza kobieta, tym słabszy facet. Ale zakładając, że ten facet już jest słaby i raczej nie obudzę się pewnego dnia i on nie stanie się mocny, żebym ja mogła być słaba, to co ja mogę zrobić, żebym ja nie musiała być taka silna? Żeby mogła wrócić na kobiecą stronę. Ale ciekawe jest to, co powiedziałaś. Dlaczego uważasz, że on nie staje się silny? No bo wiesz, jak z tą żabą, on się już ugotował w tym rządku. No wiesz co, jak mu usiadłaś, że tak powiem, na głowę i to nie jest związane z przyjemnością, no to mu jest ciężko oddychać. Jeżeli skaczesz jeszcze po nim, tak, no to jemu jest ciężko oddychać. Zejdź z niego. Czyli jak po prostu pewnego dnia nie zrobię nic, nawet nie przyjadę po pracy do domu, a to paradoks, bo ja nawet nie mam faceta, ale jak nie przyjadę, nie ugotuję, nie zrobię, nie posprzątam i w ogóle
pójdę sobie do spa i wszystko się zawali, to on zacznie ogarniać, tak? No tak, ale to wiesz co, teraz w drugą stronę przeginasz, tak? W drugą stronę. A teraz to już będę taką zołzą, już zajmę się sobą, pieprzę wszystko, pieprzę faceta, będę taka, ech, ach, niech sobie sam ogarnie. To jest w drugą stronę, wiesz co chodzi? To nie, nie, skrajność ze skrajności, do niczego to nie prowadzi. Chodzi o to, chodzi o to, żeby przestać niańkować temu facetowi. Żeby przestać go jak to się mówi, mamkować niemu, tak? Matkować. Matkować, przepraszam. Daj facetowi być facetem. Ale jak on nie chce być facetem? Nie, bo ty mi nie pozwalasz być facetem. Rozumiesz? Gdzieś był taki moment, gdzie on wszedł w twoją grę. Wiesz, my podchodzimy do w ten sposób, żebyś zrozumiała mechanizm. Jeżeli, zobacz, czy kobiety lubią facetów z planem? Ależ oczywiście. Oczywiście, uwielbiają. Dlaczego? Ale dlaczego? Dlatego, że to jest jakby ona, kobieta wtedy może poczuć się słaba. Ale facet myśli sobie tak, idzie do kina i pyta się kobiety, to idziemy do kina, a pyta się, a na co chcesz? I ona znowu ma w głowie, muszę kurwa znowu podejmować decyzję. Mhm. Muszę znowu zadecydować. I ona wchodzi na męską stronę troszeczkę. Będzie musiała być na męskiej stronie. Nie może stać się kobietą, która mówi, o, może pójdę, może nie pójdę, a mi się spodoba. Chodzi o to, bo z naszego punktu widzenia męskiego jest tak, że mi kurwa wszystko jedno, na co my pójdziemy, byleś ty była zadowolona. Aha. Więc powiedz, to my pójdziemy. Aha. Ja to chrzanię. Ja załatwię bilety, wszystko, gdzie chcesz. Tylko powiedz, co chcesz. Mhm. A kobieta chce, żeby on podjął decyzję, żeby on zaryzykował. Bo nawet jak błędną decyzję podejmie, to zaryzykuje, to zaryzykuje i już ma punkt. Czyli idą do kina i ona mówi, słaby film. To facet mówi, ma znowu minus, rany gościa. Przecież mówiłem ci, żebyś se wybrała. Ale on nie wie o tym, że ona jest i tak zadowolona, jasne, bo że on jest. Podjął decyzję. Oczywiście. Bo on zaryzykował. Oczywiście. Wiesz, no tak, ale dla was jest to oczywiste, dla nas to nie, bo my jesteśmy prości. Bo zobacz, to nie ma sensu. Wybierasz coś, co ci nie podoba i jesteś zadowolona, nawet ci się nie podoba. Science fiction. Jesteśmy inni. Więc, jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, jak to działa, żeby zdamy sobie z tego sprawę, że tak jest, to wtedy inaczej do tego podchodzimy. Kiedy facet, idziecie do kina i facet się pyta, zagrajmy to, tak? No, dobrze. Cześć, kochanie. Cześć, myszko. Wiesz co, poszłabym do tego kina nowego, tam wiesz, w Warszawie otwarli to takie z tymi takimi, wiesz, leżącymi super, krzesłami. Super, a na co chcesz iść? Nie wiem, nie sprawdzałam jeszcze tego repertuaru. No to wybierz coś, to pójdziemy. No ale ja mam coś wybrać, no ty byś coś zdecydował, przecież chyba masz jakiś gust, czy nie? Ale, no tak, ale to ty chcesz iść. No ale to razem mieliśmy iść, no i chcę, żeby tobie też się podobało, no. No tak, ale dlaczego, o co ci chodzi? No ale zawsze to samo. Potem ja wiem, że na romantyczną komedię, a ty powiesz, że to ciepłe kluchy, faceci nie oglądają takich filmów. Daj spokój, o co się, no i zobacz, gdzie jesteśmy. I już się skłótnia. Już jest awantura. Miało być przyjemnie, a jest jak zwykle. Tak? No tak, no. To co mam zrobić? Okej. Co ty masz zrobić? Dobra, to zagrajmy. Znaczy, ja robię to, co mi powiedziałeś, czyli pozwalam, daję, nie chcę... Nie dajesz mu, tylko opierdalasz go. Nie dajesz go, tylko go opieprzasz. Nie, nieprawda, grzecznie mu powiedziałam, możesz ty wybrać. Kochanie, ty no, wybierz. Ja to chrzanie takiej grzeczności. Ja już nerwa dostałem, choć zajmuję się tym profesjonalnie. Kurczę, no. Ale zaraz. Dobra, to nie, zagrajmy inaczej, w drugą stronę. Czyli? Ja jestem kobietą. Ty jesteś facetem. No dobrze. Cześć kochanie. No cześć. Wiesz co, otworzyli te nowe kino, takie leżące, to może byśmy poszli? No dobrze, to chodźmy. Kiedy? Dzisiaj? Masz być po kobiecemu, po męsku masz mówić, a nie po kobiecemu. O Boże, ciężko być facetem. No dobra,
to jest nie tak. Ja jakby próbowałam się zastosować do twojej rady. Czyli nie, nie stosuj się do mnie, tylko zagraj mną. Dobra, no jest. Zagraj mną. Zagraj to, co ja przegrałem przed chwilą, tak? No, postaram się, no daj. Dobrze, jeszcze raz. Cześć, kochanie. Cześć. Cześć. Głos się zmienił. Cześć, kochanie, może byśmy poszli do kina, co? Takie nowe otworzyli z leżącymi siedzeniami. No dobra, to idziemy. Na co? Kupię te bilety już. Ach, kurwa. No trudno jest mi być facetem, ale staram się. No nie, no przecież jak ja grałem, jak ja mówiłem ostatnio. No, że wybierz sobie i to kupię bilety. No, a ty powiedziałeś, że kupisz bilety. Boże, nie, to nie zadziała. Słuchaj, opowiedz, jak trzeba to zrobić. Nie, bo ja nie umiem tego zrobić. Zrób to samo, co ja zrobiłem tylko. To, co cię wkurzyło. To jest genialne. Czyli mówisz, no dobrze, a na co chcesz iść? No dobrze, to ogarnę, tylko powiedz, no, o co ci chodzi. Dobra, jeszcze raz. Ale ja nie umiem wyjść ze swojej roli. Przykro mi. Nie mogę być Gregorzem. Nie jestem nim od 40 lat. Dobrze, gramy. Jeszcze raz. Cześć, kochanie. Cześć. Cześć. Słuchaj, może byśmy poszli do kina? No, dobry pomysł. No i co? No to na co pójdziemy? Ale to jak ja mam wybierać, no to ty już wybierz. Ja mam wybrać? W sumie to ty możesz wybrać, kochanie. Wybierz ty. Zawsze muszę ja wybierać, tylko wszystko ja. Nie możesz ty podjąć decyzji jakiejś? Nie możesz ty coś zrobić w końcu? Nie możesz zająć się? Wszystko ja mam na głowie? Znowu, tak, byle kino, tak. Obiad mam na głowie, dzieci mam na głowie, ciebie mam na głowie, wszystko mam na głowie i teraz jeszcze kino mam na głowie. No, to ja mam wybrać, tak? Poczekaj, sprawdzę w internecie, co grają i pójdziemy na pierwsze lepsze. Jak to pierwsze lepsze? O Boże. Jak to pierwsze lepsze? Na pierwsze lepsze chcesz iść? No chcę, żebyś była zadowolona, a ryczysz już na mnie. Ty nic nie rozumiesz, nic nie rozumiesz. Ty w ogóle mnie nie słuchasz. Ty mnie nie kochasz. Ty nigdy mnie nie kochałeś. Gdybyś mnie kochał, to po prostu byś wiedział, co trzeba zrobić. Nigdy mnie nie kochałeś. Boże, ciężko być facetem. No właśnie. No. Ja już nie chcę być facetem. No właśnie. Zobacz, o co w tym chodzi. Co facet może zrobić w tej sytuacji? Co kobieta może zrobić? Nie marudzić. Nie marudzić? Nie zwalać. Dobra, nie mówić, że mnie nie kocha i tych innych Dobra, tekstów. To zagrajmy jeszcze to samo i teraz ja robię wersję taką poprawną, okej? Okay? No. Czyli to samo. Cześć, kochanie. Wiesz co? Otworzyli nowe kino. To miło. Gdzie? I co? Chciałabyś pójść pewnie? Tego facet mnie wpadł, ale dobrze. No. No. To jest trudne. No, bo to tak jak ze śmieciami. Kobieta przychodzi do domu. Coś śmierdzi w kuchni. Dla ułatwienia powiem, że jest pod zlewu, żeby sam wpadł na to, nie? Ty już czytasz w myślach, ale myśmy mówili... Czyli ci facet... Ale poczekaj, bo teraz odkryłam ważną rzecz. Czyli faceci to idioci po prostu. Nie idioci, tylko my konkretnie, jeżeli coś mówisz, że śmierdzi, to śmierdzi, ale to nie znaczy, że trzeba coś wyrzucić. Proste, nie? Jeżeli mówisz, że kobieta mówi, że otworzyli kino, to jest komunikat, otworzyli kino. Koniec. Mówi, to fajnie. Niesamowite. Ale kobieta chce, żeby on myślał, że właśnie może byśmy poszli do tego kina i ty zachowałeś się kobiecą, więc to może byśmy poszli. Wiesz, o co chodzi? Okej. Okay. Czyli ważny wniosek jest taki, że nie jestem w stanie wejść w męską rolę, bo ja w ogóle nie jest łatwe. Co wy macie w tej czasie. I teraz... Ale dawaj podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że kobieta w takiej sytuacji powinna powiedzieć coś takiego. Od momentu, gdy... Do tego kina pójdziemy, tak? Ja mówię, kochanie, Boże, jestem pewna, że ty zawsze dobre wybory podejmujesz. Kiedy wybierzesz, będę najszczęśliwsza na świecie. Uwielbiam po prostu, kiedy decydujesz, kiedy wybierasz. Nawet, wiesz, takie błahe kino, ale ja się po prostu tak jaram tym. Tak mi to podnieca, że aż po prostu brak mi słów. Jesteś najlepszy w tym. Wiem, ufam, że ty zrobisz to najlepiej. Kto jak nie ty? Misiaczku, tygrysku, jesteś najlepszy, uwielbiam cię.
Aha. Rozumiesz? No, on to jest niezgodne z naszą naturą, bo jak on już mówi, że on nie wie i ten, to już ma to urwać mu łeb. No możesz urwać mu łeb, możesz mu urwać coś innego, natomiast jaki będziesz miała z tego pożytek? Chodzi o to pytanie, co chcesz, czy chcesz osiągnąć cel, czy nie. Jeżeli dasz facet potrzebuje zaufania, facet potrzebuje tego, żeby kobieta mu zaufała, a jeżeli go opierdala na całym wstępie, albo każe mu się domyślać, albo podpuszcza go i oszukuje, bo my to tak traktujemy, to on to chrzani. Mhm. Więc daj nam, jeżeli dasz nam zaufanie, mało tego, to jest pierwszy etap, ale kiedy on wybierze już ten film, pójdziecie i jakkolwiek by się chyba nie podobało tobie, mm-hmm. tak, to masz wyjść i się jarać. Mm-hmm. O Boże. Masz wyjść i się jarać. Dlaczego? Chodzi o to, że powstaje wtedy uwarunkowanie. Facet sobie szybko łączy synapsy, wiesz, kino podejmuje decyzję, kobieta zadowolona, więc on dalej będzie to podejmował decyzję, rozumiesz? I coraz częściej będzie podejmował te decyzje. I to jest pierwszy krok do tego, żeby nauczyć tego faceta do tego, żeby mógł, żeby był bardziej męski, tak? Ale bo kiedy stanie się bardziej męski, to ty stajesz się bardziej kobieca. Ma to sens? Mhm. Trudno. Czyli trzeba się tego nauczyć. Wiesz, pułapka powstała na początku tej relacji, a nie na koniec. Dzisiaj już jesteś po ileś lat, po jesteście razem, myślisz sobie, a wszystko wiem, nic nie wiesz. Wszystko to nad tym powinno się pracować, wiesz, na samym początku związku. I to jest najważniejszy moment. A teraz nie tylko trzeba się czegoś, bo na początku musisz się tylko czegoś nauczyć. Mhm. Jesteś carte blanche. Mhm. A teraz musisz się najpierw oduczyć, a potem nauczyć. Czyli oduczenie jest dużo trudniejsze od nauczenia. Czyli najpierw musisz 80% poświęcić czas na oduczenie, a potem nauczenie jeszcze 20%. Czyli, rozumiesz? Czyli ważne jest to, co właśnie często powtarzasz, a ciężko jest to czasem zrozumieć, że na początku w związku tworzą się te wszystkie uwarunkowania. Czyli to, ten czas jest ważny, tylko raz jest dany tak naprawdę. Tylko raz jest dany. Mhm. I można, wiesz, szaleć, to jest miłe i przyjemne, ale warto poświęcić czas na edukację. Warto jest poświęcić czas na to, żeby nauczyć siebie nawzajem. Mhm. Bo jeżeli nauczymy siebie nawzajem, to wtedy tylko to jest inwestycja, która będzie przynosiła dywidendy przez całe życie. To czego można się jeszcze nauczyć na takim początku związku? Albo... Pamiętasz, znowu wracamy do seksu, tak? Znaczy, tak? Kiedy do poprzedniego, okay. do poprzedniego tak. Nagrania, tak? Kiedy idziemy do łóżka, tak? Mhm. I wtedy, przypomnijmy, idziemy do łóżka kiedy? Kiedy chcemy. Nie ma 3 miesięcy czy 2, tylko idziemy kiedy chcemy, ale idziemy, straktujemy, troszeczkę, niektórzy mówią, kupczymy w tym seksem, tak? Ale wykorzystujemy ten seks, czyli to zbliżenie, to do czego facet dąży, do tego, żeby go nauczyć pewnych zachowań, tak? Mhm. To jest czas ważny. I to, żeby podejmował decyzje, tak jak teraz, żebyś mogła poczuć się kobiecą, żeby mógł nauczyć się troszczyć, okazywał ci miłość, żeby wspierał cię i tak dalej, i tak dalej. To jest czas. Dawaj mu nagrody. I on się wtedy nauczy i potem jak nauczy cię, to po prostu te automaty lecą całe życie. Bo facet robi to, co działa. On nie kombinuje, on nie chce zmieniać tego. On robi prostą rzecz, to działa i potem przez całe życie to działa. Rozumiesz? I to jest genialne. Więc poświęcając te pół roku na to, żeby faceta na początku nauczyć, masz do końca życia zajebiście. Chyba, że coś spieprzysz i wgrasz nowy program, nie? Boże, to brzmi strasznie skomplikowanie. Ale genialne jest to. Genialne jest to przecież. Wiesz, każdy chce być wyluzowany, a nie uczyć faceta, że mami, nie wiem. Na początku jest tak, że nie trzeba go niczego uczyć. Bo przecież on jest idealny, bo gdyby nie był idealny, to byś z nim nie była, nie? No, chyba. Tylko trzeba to utrwalić. Mhm. Tylko trzeba to utrwalić. Czyli jak on mówi, a słuchaj, pójdziemy do kina, tak? Albo, kochanie, zrobię ci niespodziankę. Tadam, jestem, przyjeżdżam do ciebie, tak? A ty mówisz, a ty go opieprzasz. Więc on sobie myśli, niespodzianka, dobry humor, kobieta niezadowolona, zjebka, już więcej tego ci nie robi. I masz do końca życia załatwione. Okay. Idziecie razem do restauracji, mówisz, och, coś tam, no, a dzisiaj taka, no,
ma restauracja niezadowolona, jedziemy gdzieś, nie, nie taki hełm mam, co ty takie spodnie mam, nie te, już w życiu na motor nie idziemy, rozumiesz? I wszystko eliminujesz, tam gdzie narzekasz, to facet to eliminuje i nagle chyba nie ma nic. Czyli, nie ma nic. Czyli chyba, uwaga, chyba zakumałam, czyli generalnie na początku masz tylko nie narzekać i dawać pozytywne wzmocnienia za to, co on robi, bo on i tak robi, bo mu się chce na początku. Tak, masz tylko dawać pozytywne wzmocnienia na to, co chcesz, żeby było wzmocnione, co chcesz, żeby robił. Czyli jeżeli na przykład klepnie ci, że tak powiem, w tyłek, w Biedronce, to mimo, że ci to może sprawiać przyjemność, ale nie chcesz, żeby to robił, to nie wzmacniasz tego. To. Tylko mówisz, tylko osłabiasz. Mówisz, kochanie, chcesz mi sprawić przykrość? Nie, a czym? No właśnie mi klepnęłeś w tyłek. No to wiesz, czy... Mówi, nie, bo przecież lubisz, jak cię klepie. No tak, ale lubię, ale nie w Biedronce, tak? Więc... Uwielbiam się. Więc kiedy robisz to w Biedronce, klepiesz mi w tyłek, wtedy się czuję, że mnie nie szanujesz, że jestem dla ciebie nic nie warta. Mhm. Tak? I koniec. Bez gadania, bez opieprzania, wiesz, w ten sposób. I wtedy to zadziała. Mhm. Mhm. I wtedy to zadziała. I wtedy to zadziała. I o to chodzi. Ale kiedy coś zrobi dobrze, czyli mówi, a kochanie, mam dla ciebie niespodziankę, może pójść, mam, kupiłem ci bilety do kina, idziemy. A tym, i teraz, jeżeli chcesz, żeby robił ci niespodziankę i był planowany, to powiesz, wow, uwielbiam, kochanie, jak robisz mi niespodziankę, jesteś takim mistrzem świata, po prostu cudownie, tak? I wtedy on mówi, o, kobieta zadowolona, idzie do kina, o, super, było cudownie. I tak pewnie jest, wiesz. Oczywiście ja wiem, że kobiety lubią niespodzianki, ale spodziewane, tak? Natomiast większość facetów tego nie wie. Więc jeżeli no on właśnie, ci robi niespodziankę... Jak facet ci zrobi niespodziankę, to ci po prostu hełm od razu odpadnie. No to hełm ci odpadnie, natomiast pytanie, czy chcesz... Natomiast pytanie, co chcesz? Pamiętaj, że to są poziomy. W przedszkolu się uczysz literek ABC, natomiast na studiach już uczysz się filozofii. Więc dzisiaj uczysz się ABC tego faceta. Rozumiesz? Jeżeli nauczysz się ABC, potem możesz niech pisze całe zdania. I o to w tym wszystkim chodzi. Okej, czyli jak on mi zrobi taką niespodziankę, po której mi jest słabo, ale nie w pozytywny sposób, to go nie niszczę tą niespodzianką, tylko pokazuje, że to jednak nie do końca dochodziło. Nie jestem zachwycona. Okay. Nie! Nie? Ale ty chcesz, żeby ci robił niespodzianki, nie, czy nie? Ale nie chcę, żeby po prostu, wiesz, przyjeżdżał na przykład do mnie w Wigilię, jak ja właśnie spędzam czas z mamusią. Ja to rozumiem, tylko zwróć uwagę, popatrz na to z jego punktu widzenia. Czy on myśli sobie, przyjadę z Wigilię z prezentem i sprawię, żeby się czuła źle. Taką mam się, że no, intencję mam. No dobrze, ale to niespodzianka. No to ja rozumiem. No to ja to rozumiem, to wzmocni, ale już jest ta sytuacja. To co możesz zrobić? Albo go pieprzyć, mówić, co ty śmieciu, przyjechałeś jeszcze z prezentem, kurwa, przecież wiesz, że jest mam święta, jak mogę cię widzieć? Nie odzywałeś się przez 3 miesiące. Rozumiesz? Okej, okay. I co? Taki jest twój cel? Jaki jest twój cel? On ci kurwa już nie przyjedzie i znienawidzi się, powiedzie każdą rzecz, którą zrobię, Boże, jak ja... On powie tak, Boże, jak dobrze z tą kobietą nie jestem. Aha. Boże, chronisz mnie, po prostu ona mi daje, dajesz mi sygnały, po prostu, że mam spierdalać od niej jak najdalej. Dobra, to powiedz, co mam zrobić, jak on przyjedzie w tą Wigilię, wiesz, ja tutaj z mamusią wszystko, jeżeli... tego, a on nagle w drzwiach. No i teraz masz dwie opcje. Albo wypieprzyć ze schodów, niech spadnie, tak? I opieprzyć. I wtedy już na pewno następną Wigilię nie przyjedzie. Obiecuję cię. Pewnie się nie... Ale jak przyjedzie, to powiedz, wow, super, cudnie, że jesteś. Boże, jakie to ten. I zaczynasz być zadowolona, tak? Ale potem, gdy już rozmawiacie, jesteście, mówisz, wiesz co... szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, wiesz, brakowała talerzu, tutaj obostrzenia mamy, nie wiedziałem, jak się zachować, w ogóle super, że jesteś, tylko nie wiedziałem, jak mam się zachować. A potem za jakiś czas mówisz, wiesz co, musisz go nauczyć tego, że lubi spodziewane niespodzianki, rozumiesz? Więc musisz mu powiedzieć, wiesz co, kurczę, kochanie, ja myślałem, że jakbyś przyjechał, to bym się inaczej ubrała, inaczej umalowała, bym zrobiła to, co lubisz, wiesz, a tak to nie była
byłam przygotowana i czułam się, kurde, kompletnie źle, więc następnym razem, jak będziesz miał przyjechać, zadzwoń do mnie kilka dni wcześniej, żebym ja mogła się przygotować, żeby mogła ci lepiej ugościć, rozumiesz? Matko, jakie to trudne, zostanę singlem do końca życia. Czyli, ale rozumiesz mechanizm? Rozumiem, tylko że to jest bardzo trudno być zachwyconym, jak wiesz, ty w szlafroku, w ręczniku na głowie, a on ci staje w tych drzwiach, nie? I w ogóle cała rodzina nie wie, że istnieje, bo jeszcze się nie chwaliłaś. I to nagle co z nim zrobić, nie? To jest po prostu, jesteś w sytuacji takiej, że automatycznie pojawia ci się lekki nerw i no niestety czasem aż to okażesz, nie? Ja rozumiem jakby mechanizm i że trzeba nad tym pierwszym odruchem zapanować, bo to jest bardzo ważne, ale to nie jest łatwe. Tak jak mówisz, to jest proste, ale nie łatwe. No tak, ale wiesz, no popatrz z jego punktu widzenia. Czy on przychodzi i mówi, a teraz przyjadę do niej i sprawię, żeby się czuła okropnie, sprawię, żeby po prostu cierpiała, sprawię, żeby po prostu ona nie zasługuje na, po prostu na wielką karę świąteczną. Więc zrobię jej wielką przykrość, kupię kurwa jej prezent, przyjadę do mamusi i niech się wkurza. A co? Niech cały rok ma kurwa spieprzony. Czyli on chce dobrze, ale po prostu jest mało inteligentny i nie bierze pod uwagę wszystkich opcji. W ogóle nie bierze. Aha. Ja uczyłem się tego 10 czy 15 lat. Rozumiesz? Ja zajmuję się tym zawodowo i cały czas popełniam błędy, ale ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia o tym, to on po prostu w dziecięcej naiwności i radości po prostu przyjeżdża, żeby ci zrobić niespodziankę, tak jak dziecko. Przyjeżdża dziecko, mówi, o, mam dla ciebie, zobacz, kwiatuszek zebrałem. A ty, kurwa, kwiatuszek? Dala, ja teraz piję kawę, zostaw, opluję ten kwiatuszek, spadaj, nienawidzę cię, rozumiesz, ile możesz patrzeć, nie patrz na mnie, nie odzywaj się do mnie, nie przychodź do mnie, rozumiesz? Stój, dobra, mam dzień oświecenia, przepraszam wszystkich facetów, którzy tego słuchają, którzy kiedykolwiek przyjechali niezapowiedzieni i dostali garnek gorącej zupy na łeb, naprawdę nauczyłeś mnie dzisiaj sporo, czyli nawet jak ta niespodzianka jest po prostu nietrafiona, na maksa, to ja się jaram, a potem delikatnie mówię mu, że musi to następnym zrobić razem troszkę inaczej. Troszkę inaczej. Co? Mówisz mu, nie, że, bo to nie, to jest jakby kolejny etap. Nie mówisz mu, że ma zrobić trochę inaczej, tylko jak uwielbiasz, że zrobić, że robi. Że teraz jesteś zadowolona i jarałaś się na przykład na 50, on myślał, że na 150, ale ty myślisz, to teraz się cieszyłam tak na 50, ale jakbyś zadzwonił 3 dni wcześniej i powiedział, że jesteś, to ja bym się cieszyła na 1500. Mm-hmm. Rozumiesz? Czyli nie mówisz, że wtedy się nie cieszyłaś, tylko że będziesz się cieszyła jeszcze bardziej. Rozumiesz? Taki mechanizm. O matko. No dobra, słuchaj, to trochę kończy nam się czas. Myślę, że ja się dzisiaj sporo nauczyłam. Bardzo sporo, musimy częściej rozmawiać. Zaczęliśmy w sumie od przechodzenia kobiet na męską stronę, a skończyliśmy jak dawać facetowi feedback, żeby zadziałało. Super, powiem ci, super. Ja nie umiałam tego zrobić przez całe życie, więc chyba dostałam fajny prezent od ciebie na święta. Dziękuję. Cudownie, pięknie. Super, to kiedyś następnym razem, jaki temat? Masz już jakiś pomysł? Zadaj pytanie Grzegorzowi. Okej. Okay. Dobra, no to ściskam, dziękuję, pozdrawiam, całuję i do Boziaczki, wszystkiego dobrego. Pozdrów tego faceta, pa, pa. Albo kup mu książkę, instrukcja obsługi kobiety. Chyba nie pomoże. No dobra, nieważne. Buziaczki, pa. Pa, pa, hej.